Halo, cześć, witam serdecznie w tym materiałowym wykonaniu zadanie. Tym razem mamy oczywiście operację zadymka. No i pokażę wam, jak zrobić zadanie. Znajdźcie się w pierwszych 10 ze znajomymi oddziały. No i tutaj mamy do nagrody jako odebrania malowanie do broni zimowe, także fajna nagroda. No i powiem wam, jak zrobić zadanie. Oczywiście ono nie jest jakieś mega ciężkie, ale myślę, że warto je wytłumaczyć, bo niektórym może nie zaliczać, niektórzy mogą nie wiedzieć, o co chodzi, więc szczególnie powinien się przydać ten materiał nowszym osobom w Fortnite. Wy jeszcze pamiętajcie o subiku, łapeczce w górze, bo wbijamy 50 tysięcy subików, za co wam bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No i mega dużo prośba, jeśli ci pomogę tym materiałem, proszę, żebyś pisał kodzik SEJKAMSTAR do sklepu, tutaj wesprzyj twórcę SEJKAMSTAR i wtedy z każdym zakupem wspierasz mój kanał w rozwoju. Możecie też napisać, czy wam się przydał ten odcinek, czy może umiesz się zrobić, także czekam na feedback w komentarzach. Tak, dobra, co musimy zrobić? Mamy tutaj operację zadymka, oczywiście jest tutaj ta zakładka. No i bierzemy zadanie. Znajdźcie w pierwszej 10 ze znajomymi oddziały. No i jak wykonać zadanie poprawnie? Z tego, co mi wiadomo, trzeba oczywiście wejść na tryb oddziały, no bo jest tak napisane. No i trzeba być w pierwszej 10 ze znajomymi. Prawdopodobnie chodzi po prostu o to, że musimy być w top 10 drużyn w grze na trybie oddziały. Czyli musimy sobie wejść po prostu tutaj. Jak mamy oddziały, to wchodzimy, potwierdzamy i jak będziemy w grze, to musimy być w top 10. Top 10 to jest około top 40 osób. Oczywiście jest to tak poglądowo. Teraz możemy sprawdzić, w którym miejscu my jesteśmy. Jak będziemy w grze, to możemy kliknąć właśnie sobie mapę i tam możemy sprawdzić, ale tam zaraz pokażę. Kolejną rzeczą, którą jakby musimy zrobić, spełnić, jest to dokładnie ze znajomymi. Dlaczego piszę ze znajomymi? Prawdopodobnie chodzi o to, że musimy po prostu zaprosić kogoś z listy znajomych. Żeby zaliczyło nam to wyzwanie, powinniśmy mieć po prostu kogoś na liście znajomych. Czyli nie możemy zrobić raczej czegoś takiego, że po prostu wbijemy sobie tutaj, dam uzupełnianie oddziału, czy pójdziemy solo. Tylko powinniśmy właśnie zaprosić kogoś z naszej listy znajomych i po prostu z nim zagrać te 3 mecze i być w tych top 10. Także musimy raczej kogoś właśnie ze znajomych sobie znaleźć. No i generalnie teraz wam pokażę jeszcze, jak sprawdzić, które macie miejsce, żebyście byli pewni. Także podsumowując, po prostu musicie wziąć sobie jakiegoś znajomego. Możecie też zrobić tak, że jeśli ktoś nie ma na przykład kolegów, którzy grają w Fortnite'a, to możecie napisać w komentarzach właśnie na dole swój niczek i że chcecie właśnie wykonać zadanie i być może właśnie kogoś dajecie, wtedy dodajecie się po prostu do znajomych, zapraszacie się do gry, no i wtedy to zadanie wam będzie zaliczało. Także musicie być po prostu znajomymi, nie możecie raczej tego robić właśnie z uzupełnienia oddziału, tylko musicie kogoś po prostu zaprosić do znajomych i być w nim w grze. Czy to będzie jedna osoba, czy dwie, czy trzy, raczej nie ma znaczenia, tutaj bardziej chodzi tylko o to, żeby jedna osoba była znajomym, także wydaje mi się, że nawet nie musi być full oddział, tylko już jeden znajomy powinien wam wystarczyć. Oczywiście wiadomo, że w parę osób jest łatwiej. Jak to zadanie wykonać, jeśli jesteście słabi? Po prostu lećcie na koniec mapy, dlatego że na zwykłych składach mega, mega, mega szybko właśnie ludzie się wybijają i tam raczej nikt nie tryharduje, tam generalnie jest taki chillowy vibe i bardzo dużo osób po prostu ginie na starcie już i tam nie ma po prostu zestakowanych gier, więc żeby wbić to top 10, to prawdopodobnie wystarczy, że przekampicie do pierwszej strefy i tak naprawdę możecie nawet lecieć na jakąś lokację, gdzie macie nekat bardzo mało dropu, jakieś ognisko i nawet możecie stać w strefie, albo możecie lecieć na siorbanę nawet i wtedy lecicie sobie na siorbanę i tutaj będzie, o proszę, tutaj siorbanę i będziecie się na przykład leczyć cały czas właśnie siorbem. Ja wam mogę spróbować to pokazać oczywiście, tak zaraz sobie to pokażemy. I tak naprawdę większość już wam, całe zadanie wam wytłumaczyłem i teraz będzie taka część dodatkowa, gdzie po prostu będę chciał pokazać, jak to zadanie wykonać, jeśli jesteście słabsi. Tutaj jeszcze co do tych pozostałych graczy, bądź w top 10, prawdopodobnie chodzi o tą drugą liczbę, czyli być w top 10, czyli placement, czyli miejsce. I jest to ten znacznik. Jak wejdziemy sobie teraz na mapę, czyli otworzymy u mnie na przykład tabem domyślnie i weźmiemy kategorię mapa, tutaj mamy pozostałych graczy. I w nawiasie są to oddziały. I żeby zaliczyło nam to zadanie, to musimy być ze znajomym w grze. I tutaj musi pisać 10. W tym momencie jest 36 oddziałów, także jest dosyć dużo, no bo jest oczywiście full lobby. Jeśli chcecie to zadanie właśnie wykonać w taki sposób, jak ja mówię, to możecie po prostu iść przekampić gdzieś. I ja wam teraz będę to pokazał, jak to właśnie przekampić łatwo. I wystarczy, tutaj będzie wam pisać 10, także jest teraz duże takie uproszczenie. Z tego powodu, że po prostu kiedyś tego nie pisało i nie było wiadomo, ile jest drużyn, a ilość osób różni się od ilości drużyn, z tego powodu, że po prostu tutaj w Fortnite może być jedna osoba nawet żyjąca w składzie, jest to jako cała drużyna zaliczana. Dobra, co zrobić, jeśli chcecie wykonać zadanie tak, że nie umiecie zbytnio grać, chcecie po prostu przekampić? Robi się coś takiego, wyskakujecie sobie tak jak ja teraz i po prostu glajdujecie. Ja na przykład sobie lecę na siorbanę, z tego powodu, że tutaj jest dużo heala, tutaj jest bardzo dużo heala. Teraz jak widzicie, pierwsze osoby już giną, w tym momencie mamy już 90 osób, także jak widzicie, już dużo osób odpadło. My musimy po prostu jak najdłużej się utrzymać przy życiu. Oczywiście jest to tutaj sposób, tak jak mówię, dla nowych osób, które jeszcze nie wiedzą, jak grać w Fortnite, a chcą mimo wszystko odebrać sobie malowanie. Także lecicie jak tutaj
najdalej i lećcie gdzieś na te obrzeża takich siorbanych bądź jakiejś innej lokacji. Tak jak mówię, ja siorbany biorę dlatego, że jest tu po prostu ten sok siorb, którym można się leczyć. Możecie lecieć na wszystkie obrzeża, gdzie na są jakieś hile czy cokolwiek, żeby się jak najdłużej się utrzymać. Jak najdłużej możecie sobie glajdować, dlatego że patrzcie jak ja powoli opadam. Ja bardzo powoli w tym momencie opadam. I jest już 85 osób. Tutaj mogę cały czas podglądać, ile jest drużyn. Ilość drużyn jeszcze się jakby tajno nie zmalała, ale ona zaraz będzie bardzo właśnie szła w dół, dlatego że po prostu już ludzie giną i te drużyny jakby są już powoli puste. I tam na przykład jest jedna osoba, dwie osoby w tej drużynie. Tak, zaraz zobaczymy za pewnie 2-3 minuty, jak ta ilość właśnie drużyn będzie szła w dół. Jak widzicie, już dwie drużyny odpadły, no bo tam po prostu już nie ma dużo ludzi. Jak widzicie, ja jeszcze nie wylądowałem, a już jest tylko 78 osób na mapie. Jak widzicie, na tych zwykłych greczkach właśnie jest to mega chillowe. I też pamiętajcie o tym, że wy nie musicie się bać strefy. Dlaczego? Dlatego, że strefa pierwsza bije tylko po 1 HP. Tutaj możemy podejrzeć, jeśli ktoś nie ogarnia, burza, 1 z 9, pierwsza strefa bije 1 na sekundę. Czyli jeśli będziemy stać na przykład w tym sok siorbie, na przykład tutaj, czy tutaj, na przykład tam nawet w tej rzeczce, to nas nic nie będzie po prostu biło. My możemy stać i dopóki nie będzie kolejnej strefy, my cały czas będziemy żyć. Jak widzicie, ja cały czas sobie opadam. Ja sobie opadnę właśnie w te rejony, dlatego że tutaj prawdopodobnie no nie będzie nikogo. Tutaj nikt nie lata, szczególnie na oddziałach. Tam widzicie, nawet lamę mam jakąś. Z tego co idę, możemy sobie po nią podejść zaraz. Tutaj nikogo nie ma, no po prostu nikt na oddziałach nie lata takich małych lokacji. Jak już to ktoś będzie kontestował tamtą lokację czy coś, no ale tutaj tych domków no się nie lata, no bo nie są one opłacalne w żadnym tutaj stopniu. Ja tutaj mogę pokazać, jest już 31 drużyn i jeszcze tak naprawdę strefa nawet nie ruszyła. Ja jeszcze nie opadłem, a już praktycznie znaczy, że jest 60 osób i już pół lobby się wybiło. Dlatego mówię, że jest to mega jakiś sposób właśnie dla osób, które nie ogarniają, no po prostu easy można zrobić. Nie jestem pewien, czy ja nie widzę właśnie drugiej lamy. Czy tu jest druga lama? Proszę powiedzcie mi. Napiszcie w komentarzu, czy jest to druga lama, czy mi się wydaje. Teraz oczywiście to zweryfikujemy. Ale mam wrażenie, że mamy tutaj dwie lamy. Chyba tak, chyba mamy dwie lamy. Teraz to zweryfikujemy. Patrzcie, ja opadłem, jest 50 osób. Jest już 26 drużyn, także jeszcze 16 drużyn powinno się zabić, żeby po prostu mi zaliczyło. Ja sobie oczywiście tutaj jak jestem, zgarniam wszystkie bandaże. Ja specjalnie wam, jakby nagrywam to, jeśli ogarniacie jak zrobić zadanie, to możecie z tego filmu już wyjść. Tylko ja to nagrywam dlatego, żeby nikt potem nie powiedział, że o Kamstar, bo coś nie jest tak łatwo zrobić jak mówiłeś tutaj, bo często tak ludzie mówią. I dlatego chcę po prostu pokazać, że to top 10 jest mega, mega proste, tylko po prostu trzeba dobrze pomyśleć. Jak sobie już tutaj wylądujemy, to możemy po prostu zlucić te wszystkie rzeczy oczywiście. No głównie raczej tutaj chwila potrzebujemy, także szukam jakiś bandaż, coś, żeby jak najdłużej w tej strefie moglibyśmy się utrzymać, no bo mogą też inni oczywiście kampić, no ale to jak widzicie, nawet jeśli jest to już wyzwanie, to oczywiście porządek, więc ludzie tryhardują to wyzwanie, to i tak wciąż jest bardzo mało osób, no bo jest 49 osób, ja sobie tutaj mogę zlucić, mogę iść te lamy sobie zlucić, zaraz ta strefa ruszy, więc wszyscy będą schodzić do strefy i będzie jeszcze większa czystka. Teraz generalnie dużo osób jakoś nie ginie z tego powodu, że jeszcze ludzie tam sobie lucą te lokacje, ale największy jakby przesiew takich graczy jest jak ta strefa ruszy i wszyscy się schodzą, także zaraz to zobaczymy też. I my sobie oczywiście sprawimy nasze lamy, które nam tutaj dali. I też duża podpowiedź, że jeśli lecicie tutaj, to na tych wszystkich siorbanych, o tutaj, 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 macie takie grzybki, je można właśnie zjadać i one dają wam 10 HP bądź kewa, także mogę wam oznaczyć, a potem podejdziemy do nich. Także też można to zjadać i też daje wam to po prostu chwilę. Dobra, czy mi się wydawało, czy serio jest tu gdzieś lama? Czekajcie, jest lama, patrzcie, jest lama, dobra, mamy dwie lamy, tam jest jedna lama. O, proszę, mamy jedną lamę, tylko czemu ja nie mogę oznaczyć? Jest! I tu jest druga lama, no coś niesamowitego, że nam tak pod odcinek dało. Dobra, otworzymy sobie tą lamę, otworzymy. Może i wy jak tutaj polejście będziecie mieli takie szczęście, także dziękuję Epic Game. Patrzcie, tutaj, o, takie rzeczy, ale ja ich nie będę brał. Nie będę ich brał z tego powodu, że po prostu nie było, że tutaj skamuję jakimiś lamami, że akurat mi dało, to ja przeżyję. Nie, nie będziemy tego brać, po prostu wejdziemy tam najwyżej temat, tutaj tyle. Rekreacyjnie je otworzymy, także o, chodź tutaj lamą. I jak widzicie, cały czas tutaj jest 50 osób, ale to nie przejmujcie się tym, zaraz będzie właśnie mniej. Tak jak znajdziecie lamę, to oczywiście jest jeszcze lepiej, macie dużo dropa. I jak widzicie, strefa już idzie i ona zaraz nam dojdzie. Ale my się nie przejmujemy z tego powodu, że patrzcie, tutaj mamy ognisko, także możemy sobie z niego skorzystać. Tutaj jest skrzyneczka, także można sobie otworzyć, kewika możemy znaleźć. Możemy sobie iść też tutaj na bok i tutaj mamy kolejne beczki z siorbem. Tutaj też
raczej nie powinien się mieć dużo osób, no bo tutaj też są dosyć małe lokacje. Jeśli znajdziecie wędkę, możecie tutaj łowić, bo są to oczywiście tereny wodniste, także wszystko tutaj można sobie wyłowić, można sobie potworzyć, podbierać te skrzyneczki. Jak widzicie, tutaj już cały czas ci gracze się biją, jak widzicie, jest powala, powala likwiduje, także coraz bardziej ci gracze będą ubywać, no po prostu ta strefa idzie, wszyscy zaczynają się powoli schodzić i mamy już 22 drużyny, także jeszcze tylko 12 drużyn, żeśmy mieli pierwszy etap zaliczony. Tak jak mówię, no jest to po prostu według mnie rewelacyjny sposób zrobienia tego questa, jeśli jesteście właśnie tym początkującym graczem, no po prostu będziecie mieli mega łatwo, no bo nie musicie nawet, jak widzicie, bić się, żeby zrobić to zadanie. Tutaj możemy oczywiście iść sobie jeszcze grzybki przeszukać, no i teraz co zrobić, jak dochodzi strefa? No ja mam takie dwie jakby teorie. Pierwsza teoria to albo siedzieć po prostu na tym ognisku jak najdłużej możemy, czyli po prostu wziąć sobie troszeczkę drewna z tego i po prostu siedzieć przy ognisku, ewentualnie tam dokładać. Też można tak właśnie zrobić, że po prostu o, proszę, siedzicie sobie, was ta strefa obije troszeczkę, tak jak żebyśmy obije nas do 50, wtedy sobie rozpalamy to ognisko, cyk. No i ono nas tam, jak widzicie, leczy i bez żadnego boosta właśnie nas cały czas leczy. Albo możemy dokładać nawet drewno, wtedy nas dużo, dużo, dużo szybciej leczy. No ale to już jest po prostu raczej na drugą strefę, także możemy siedzieć na tym ognisku. Albo druga taka teoria moja, no po prostu idziemy sobie o tym rejonem tutaj do strefy, bo tutaj możemy jeszcze zebrać grzybki, także ja sobie wyrzucę może broń i może jakiegoś grzybka jeszcze znajdę. Tutaj, o, jak widzicie, rosną te grzybki i możemy sobie wziąć te grzybki i podejść na siorb rzek. Dlaczego na siorb rzekę? Otóż dlatego, że siorb rzeka leczy nas cały czas i ona cały czas działa, także można właśnie coś takiego zrobić, że na tej siorb rzeczce sobie siejeć. Ja sobie tutaj wezmę te grzybki, będę bezpieczniejszy, jak widzicie, ich naprawdę tutaj dużo jest. Mam już właśnie, o, 4 grzyby i to jest naprawdę dużo, bo to jest 50, 40 HP, teraz mamy już 50, tutaj mamy jakieś kolejne, chyba nie. I tutaj, o, tu są już siorb rzeczki i tak jak wejdziemy w taką rzekę właśnie siorbową, to ona nas będzie leczyć. Jak widzicie, mnie ona już leczy. I zobaczcie, co się dzieje, ja nie tracę w ogóle HP, cały czas mam 58-59 HP, więc mogę albo teraz używać bandaż na kadr, żeby się podleczyć, albo mogę na przykład właśnie jakiegoś grzybka jeść, albo mogę użyć te beczki, także jest to mega mocny sposób. No po prostu, o, teraz sobie używamy tego siorba i ja tutaj się będę zaraz dalej leczył, proszę. Użyłem, tutaj możemy wziąć wędeczkę, także możemy nawet łowić. O, proszę, możemy sobie wziąć wędkę. A kto nam zabroni? Patrzcie, pierwsza strefa już doszła i zostało już 16 drużyn, tylko 16 drużyn. Także jak widzicie, moja metoda działa, możemy sobie tutaj podejść bardziej pod tą śrubrzeczkę. No i możemy teraz połowić rybki. Jak widzicie, strefa bije po jednej. Jeśli ta strefa się zamknie, czyli tam, no to wtedy już będzie biła po dwa. Ale zanim ona się zamknie, no to minie naprawdę długo, długo, długo. Dlatego, że ona za półtorej minuty dopiero ruszy, więc zanim dojdzie minie kilka minut, jak ona tutaj dojdzie, to już prawdopodobnie powinno być top 10, dlatego że po prostu gracze będą mega się bić. No i w tym momencie, jak sobie tak siedzicie, no to po prostu możecie sobie łowić i być może złapiecie jakąś szproteczkę czy coś. Ej, o, proszę, na rybek złowiony, szproteczka złowiona, także macie sobie właśnie łowić tak rybki. I to wam jeszcze powinno właśnie zboostować szanse na przeżycie, dlatego że nawet jak wybicie jedną rybkę czy coś, to jest właśnie troszeczkę tutaj HP zawsze na plus, także jak najbardziej dla was na plusik po prostu, nie? Patrzcie, 32 osoby już są, tam niektórzy zaliczają jakieś restarty czy coś, ale my nie odpuszczamy, my łowimy rybki, także cały czas jest profit, jak widzicie, mi w ogóle HP nie usuwa się, cały czas, jak widzicie, o, trzecia rybka, cały czas mam tyle samo HP i mam już 3 ryby, także 3 ryby to jest naprawdę dużo, no bo to jest równowartość około chyba tam 5 bandaż, bo one troszeczkę więcej niż bandaż dają. Także ja będę tutaj przygotowany, łowimy tych rybek jak najwięcej. O, tam nawet jakiś chyba spocik z rybami widzę duży, zobaczymy czy złowimy, możemy chyba nie złowić, tam no za daleko jest, za daleko, szkoda, ale my sobie łowimy. Tak jak widzicie, powoli to HP nawet nie schodzi, tylko dlatego, że podskoczyłem, także cały czas jest git. Proszę, łowimy cały czas i jak widzicie, 12 drużyn, także jeszcze dwie drużyny muszą zginąć, żeby po prostu dostać jakby progres w tym zadaniu, czyli tak naprawdę, jak ta strefa ruszy, powinniśmy mieć tak już to top 10, powinno być top 10, jak dojdzie, to już na pewno powinno być, także jak widzicie, zadanie już praktycznie wykonaliśmy, a ja mam 5 grzybów, mam 5 bandaży i mam cały zestaw rybek, mam tutaj siorbo rzekę i tak naprawdę nic nie robiąc zaliczam to wyzwanie. W tym momencie, jakbym był ze znajomym i byłoby to top 10, to już bym właśnie dostał ten progresik i bym miał już pierwszą część tego zadania zaliczone i zrobić takie coś 3 razy i macie właśnie wykonane całe zadanie i dostajecie darmowe malowanie do broni. Tutaj cały czas śledzimy, czy właśnie się nie zabijają, jeszcze cały czas jest 12 drużyn, ale zaraz powinno troszeczkę polecieć, no bo oni będą wszyscy schodzić do strefki, także będzie ja tutaj cały czas jak najwięcej tych rybek łowię, a może ja zbierzemy. Proszę, proszę, 5 rybek, powodzi się jednym słowem.
Nie mogę aż kawy wziąć? Nie mogę, mogę, dobrze. Jak nie mogę? 5 rybek, 5 mandarzy i 5 grzybków. I nie brałem nic lam, nie brałem nic lam poza tam matami. I tak jak widzicie, lamy w niczym mi nie pomogły. I to tak naprawdę jest zero losowości w tym, co tutaj robi. No po prostu tutaj sama ta siorbrzeczka nam wystarcza, żeby po prostu już zrobić to zadanie. Jak widzicie, cały czas siłem i jedna drużyna jeszcze musi zostać wyeliminowana, żeby po prostu zaliczyło nam zadanie. Także zaraz ktoś się wyeliminuje prawdopodobnie. Śledzimy cały czas. Ja tak mówię, no przepraszam, może tyle przedłużam, ale to jest tak mówię, tylko dla osób, które nie wierzą na przykład, że da się wykonać tak to zadanie. Specjalnie właśnie mówię, dobra, zrobimy w taki sposób, żeby po prostu każdy widział, miał czarno na białym, że to zadanie faktycznie w taki sposób można zrobić. Tak jak widzicie, dostałem jakieś już w ogóle dziwne kolorki. Jak widzicie, ja coraz więcej tych rybek stakuję. Cały czas jest 11 drużyn. No nie chce ktoś zginąć, nie chce ktoś zginąć. Prawdopodobnie dlatego, że po prostu wszyscy tryhardują sobie. Także ja tylko czekam tego top 10, żeby wam pokazać. I łowię ryby, łowię ryby. Jak widzicie, mam już 8 ryb. Także ja jestem przygotowany jeszcze na parę minut stania w strefie na chillku. Jak widzicie, w tej rzeczce stoicie na chillku, nic wam się nie dzieje. I dopiero teraz jak ta strefa dojdzie, będzie wam ubywać HP. I teraz właśnie niepotrzebny ten heal. Także w tym wypadku jak już ta strefa dojdzie i będziemy mieli tam około 40-30 HP, warto zacząć leczenie. Dlatego, że tutaj co prawda właśnie będzie wolno nam schodzić to HP, bo o jeden tylko. Z tego powodu, że rzeka nas leczy 1 na sekundę, strefa zabiera 2, więc mamy cały czas jakby na plus. Jakby na plus, po prostu mamy troszeczkę mniej zabierane i jest to po prostu 1 HP na sekundę. Więc z takim bagażem jak ja, naprawdę długo możecie sobie siedzieć w strefie. Czy jest to wisi? No jeszcze nie ma, jeszcze nie ma. Jak widzicie, 23 osoby, coś nieprawdopodobnego, że tak ludzie aż tryhardują. Ale w tym wypadku zaczynamy sobie używać bandaża. I ja sobie dalej chilluję w strefie, ja sobie chilluję. Kolejna strefa jak dojdzie, no będzie biła już po 5 HP niestety. Ale no to już wiadomo, już w takim wypadku jak teraz powinno być to top 10. I chyba nawet jest, zaczynamy, jest top 9, patrzcie, jest top 9. Udało się wykonać to zadanie. A ja mam jeszcze taki zestaw, także ja mogę jeszcze stać w strefie naprawdę, myślę, że spokojnie, no 3 minuty bym wystał w tej strefie, 2-3 minuty, nawet jakby biło po 5, to ja mam tutaj po prostu bardzo dużo tych rybek, jak widzicie, patrzcie ile rybka leczy, rybka totalnie mocno leczy, grzybek leczy, także myślę, że spokojnie jeszcze z 2 minutki bym wystał w tej strefie, jak nie dłużej. No jak widzicie, jest to mega chillowe zadanie, 9 tutaj drużyn i tak naprawdę większość drużyn jest po jednej, dwie osoby już z tego co widać, także naprawdę zadanie można wykonać w ten sposób. Przepraszam, że tak długo, mam nadzieję, że jeśli wiedzieliście jak wykonać zadanie, to może nie oglądaliście całego, żeby nie tracić czasu. Dajcie znać, czy ten materiał się przydał, ale chciałem po prostu pokazać, że można właśnie w taki sposób zadanie wykonać. Także ja sobie dalej mogę siedzieć w strefie na chillku, bo mi się jak widzicie w tej strefie nic nie dzieje, także normalnie mistrzostwo. No i mam nadzieję, że stosujecie właśnie tą moją poradę, może jak wykonać to zadanie, no i że może wam to jakoś pomoże. Bardzo dziękuję właśnie za odcinek, za oglądanie tego odcinka, no i to było na tyle, dzięki za uwagę, następnego, trzymajcie się, cześć!